Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam na kolejne szybciutkie zapowiedzi, co nowego na moim kanale w najbliższych dniach, tygodniach. Tak więc, przyszła do mnie dość spora paczka od firmy Thermaltake i są tam całkiem fajne urządzenia. Po pierwsze, będą słuchawki Level 10M od TT Esports by Thermaltake. Słuchawki nie tanie, bo kosztujące jakieś 500 zł. To jest taka najwyższa półka słuchawek gamingowych. Po prostu te słuchawki to jest, nie ukrywając, marzenie wielu graczy. Powiem wam tak, niedługo będziemy je rozpakowywać. Zobaczymy, jakie są wygodne, w ogóle jak wyglądają. Sądząc po obrazkach, po opisie, no powinno być świetnie. Ale to oczywiście się okaże w rozpakowaniu i w testach. Tak więc takie fajne słuchaweczki będziemy sobie testować. Testowałem też myszkę Level 10M jakiś czas temu dla wideotestów. Na pewno pamiętacie tą recenzję. Myszka dostała ode mnie chyba wtedy najwyższą ocenę plus wyróżnienie. Myszka była naprawdę świetna, ale również droga. Tak więc na tą recenzję na pewno warto poczekać. No i co jeszcze? Pewna nowość, ponieważ będą, uwaga, podkładki chłodzące do laptopów. Najwyższej jakości od firmy Thermaltake, obie kosztujące jakieś 150 zł. I tak, mamy podkładkę Massive TM, która posiada m.in. porty USB, posiada specjalny panel sterowania z przyciskami, z wyświetlaczem, sensor temperatury, co jest bardzo fajne, dwa wentylatory 120 mm, generalnie jest bardzo fajnie wykonana, szczotkowane aluminium, to sobie również zobaczymy niedługo w rozpakowaniu. I ostatni już gadżet, kolejna podkładka chłodząca, także pod duże laptopy do 17 cali, tak samo jak ta poprzednia. Ta, moi drodzy, ma jeden wentylator, bodajże 140, jak pamiętam dokładnie. Oraz ta ma jeszcze bardzo fajne głośniki. Robimy sobie przede wszystkim test głośności, porównamy, jak te głośniki grają w stosunku do głośników wbudowanych w laptopa. Myślę, że to będzie także ciekawy test. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o bieżące nowości. Oczywiście to nie jest wszystko. Postaram się was w międzyczasie mile czymś zaskoczyć. A póki co dziękuję wam dzisiaj za uwagę, za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam was. Cześć!